Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się Łeza i zapraszam was do najspokojniejszej gry na świecie. Gramy razem z Tomkiem, gramy w grę, która nazywa się Brad i Fred. To jest propozycja Tomka i Tomek, dziękuję ci, że dałeś mi szansę, mimo że jestem takim słabym przyjacielem. Jesteś może i słabym przyjacielem, chociaż wcale tak nie uważam, ale jesteś zajebistym graczem, który daje radę w tą grę grać jak prawdziwy mistrzunio! Naprawdę masz 70 lat. Mistrzunio? Mistrzunio! Gramy w Freda i Breda, ja się wcielam w Breda, a Łeza jest dla mnie moim Fredem. I razem wychowujemy dziecko, z tego co się dowiedzieliśmy. Nie, i każdy z nas przemierza do własnego dziecka. Nie mamy wspólnego dziecka. Poprzedni odcinek, zanim obejrzycie ten, w linku jest poprzedni odcinek u Tomka, gdzie się pierdzieliliśmy, żeby przejść te 58 metrów. Ile to trwało? Pół godziny łącznie? Dokładnie, pół godzinki. Ale wyszło nam to prawie za pierwszym razem. To po prostu pół godziny to było, no, bo się uczyliśmy. Tutorial. Tak, ja tylko trochę mnie głowa rozbolała. Tylko trochę. Odrobinkę. Trzy apapy wzięte, ale po tej grze będą jeszcze trzy. Problem jest taki, że przez Discorda jest opóźnienie, więc odliczanie tutaj nie działa. Ale szczerze? Mi się wydaje, że nie Discord. Tak. Boże, tak od razu mnie wziąłeś z zaskoczenia tej. Dobra, już się tutaj zwisam. Poczekaj, no, zwisaj. Dobra, już mam dosyć. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Poczekaj, aha, poczekaj, no spokojnie. Dobra, teraz. Okay. Dobrze, nie, widzisz, tu jesteśmy prosami. Tomek, ewoluujemy wstecz. Ewolujemy. Danie, dobrze nam idzie. Po prostu to jest kwestia złej, to jest Discord. Tomek. I te opóźnienie. To jest to, ja ci mówię. Dobra. Ja nie chcę ryzykować, ty to dobrze, tak, to już nieraz robiliśmy, to jest akurat dla nas łatwe, widzowie. Patrzcie, z automatu to robimy. Z automatu. Okej, okay, już wiemy, wszystko. Jakie role mamy, ja się łapię ściany, potem ty lecisz dalej. O, Tak się to robi. Tak się to robi. Poczekaj, odliczanie. Aha, daj jakieś odliczanie. Raz, dwa, trzy. O, jest jak dobrze się złapawszy. Już. Dobra, chodź. Dobrze. Jeju, nie boli mnie głowa. To jest... No to dobrze. To jest ból szczęścia. Dawaj. O, tak! O, po co jest ten hak? Dawaj, raz, Nie skacz. Myślisz? Raz, dwa... Ale nie damy rady. Nie ma szans. Poczekaj, tam jest zdjęcie na dole. Chcemy ryzykować, żeby wziąć to zdjęcie i iść zapewne bardzo daleko. Czy idziemy w górę? Kurde, to będzie oznaczało powtarzanie levelu pewnie. Myślisz? Skaczemy dalej. Jeżeli tu spadniemy, to mam nadzieję, że przy okazji spadniemy tutaj. Raz, dwa, trzy. Poczekaj, na spokojnie. No, odliczaj. Raz, dwa, trzy. Się cofnąłem przez chwilę, bo nie byłem pewny tego opóźnienia, ale udało się. Co teraz? Teraz musimy tam doskoczyć tak daleko. Aż tak daleko? Aha. Kogo pogrzało? A może trzeba się złapać sufitu? Nie da się sufitu tu łapać. Co ty, jesteś jakiś porobiony? A, w sumie może i się nie da, masz rację. Dobra, próbujemy skakać. Stawaj tutaj na samej krawędzi. Jeszcze troszkę dalej, o właśnie. No. I teraz ja tutaj zwisam. O kurde. Fuck. Czekaj. Nie dał rady. Fuck. Tak daleko? Tutaj. Wróciliśmy tutaj. Matko. Ta gra mnie zniszczy. To jak inaczej to zrobić? Tam trzeba naprawdę mieć jakiś turbo gówno. Nie, Łeza. O! Dobrze, przynajmniej się złapałeś. Jest dobrze, chodź. O, ja cię kręcę! Nie! O boj! Już! Koniec paniki! Dobrze, tutaj z automatu, bez patrz... Chciałem to powtórzyć, bo tak dobrze nam szło, dawaj jeszcze raz. Jasne. To było cudowne. Popatrz, jak nam dobrze idzie. No, świetnie nam idzie. Tak, fantastico. Dawaj. Bujo! Bojo!
Powtórka z rozrywki. Bo tak dobrze nam szło, bo tak dobrze nam szło. Bo tak dobrze idzie. Ściągaj mnie! Dobra, dobra, no spokojnie. No wyczuj mnie! Wyczuj mnie, Tomku! Trzy, dwa, jeden! Ale widzę, że to w obie strony działa. Jak odliczasz, to na dwa muszę po prostu uskoczyć. No, właśnie. To zróbmy twoim odliczaniem. Raz, dwa. Ja no nawet prawie. Już trzy nie będę mówić, po prostu raz, dwa. Albo raz, nie, muszę ja dwa. Mówić trzy. No nie, po prostu się spodziewasz trójki. Okej, okay, tym razem proszę cię, zróbmy to. Nie mogę, za daleko. O. Dobra. Dawaj, dawaj. I musisz strzałkę w lewo. O, w końcu! 700 razy! Dobra, jesteśmy tu z powrotem. Dobra, dobra. Nie, dlaczego skoczyłeś? No, mały podskok zwycięstwa. No, nie! Tak, tu... oh. Dobra, dobra, dobra. No właśnie, no. Się wystraszyłem. Teraz! O! Nie, czemu? Nie, nie, czemu odskoczyłeś? Dlaczego? Czemu poczekaj, odskoczyłeś? Nie wiem, przez przypadek. Weź kliknij E, na chwilę. Nie, no miałeś się tylko puścić tak leciutko. Ale nie ściągnęło, wtedy bo stamina nie spada. Wtedy bym się dał radę rozbujać chyba, wiesz? Dobra, raz, dwa, trzy! A, prank. Dobra, jak bracia, niezłomni, ułomni. Let's go! Jak ojcowie. Jak ojcowie! O! Czuję to! To przecudowne. Czuję to! Teraz tak, kurwa, nie mam pojęcia, jak my to zrobimy. O, kurwa! Ale jak? Nie mam pojęcia, jak to zrobić? A może ty po prostu nie klikasz W? Klikam, no oczywiście, że klikam, to nie moje pierwsze rodeo. Jesteś pewny? Ja nie kliknąłem E, ale byłem... Mój hitbox nie dał rady. Po prostu, mój hitbox nie dał rady. Mój hitbox nie dał rady, aha. Dobrze, dasz radę. Chyba mam napój w puszce. Niezbędny. Ja, my dopiero tutaj jesteśmy, no szlak mnie strzeli. Nie spadaj już niżej, proszę cię. Ziemia mnie blokuje. No i? Ja bym się wydaje, że dlatego, że jestem wyższy, może dlatego łatwiej mi się łapać, nie wiem. Ile masz wzrostu? Ile masz wzrostu? Ja pierwszy zapytałem. Nie, ja się pierwszy zapytałem. Dobrze, ja 1,73 m. Ja mam 1,78 m. Niemożliwe, pamiętam, że byłeś niższy niż ja. Mam 1,78 m, naprawdę, po... Mam z tobą zdjęcie chyba. Kurwa! Czemu? 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 Dlaczego my stoimy w tym samym miejscu przez ten cały czas? Dobrze, że daleko nie spadliśmy, to byłby wtedy... O. Śliczne to było, śliczne. Ale widzisz, ty możesz biec, jaka jeszcze ten, więc na tamtej platformie wydaje mi się, że nie możemy stać... poczekaj! Nie możemy stać na samym krańcu, bo ty musisz się też rozpędzić, tak mi się wydaje. Mówisz? O kurde, to było zbyt... Kurwa, źle się puściłem. Dobra, to była moja wina, bo ja nie potrafię wyciąć tego momentu. A, bo ja chyba D ciągle trzymałem. Chodź, nie poddawaj się, Łeza, nie poddawaj się. Jeszcze jedna próba, Danielu, jeszcze jedna próba. Teraz się uda, zobaczysz. Kurwa, miało się udać. Ty chcesz się bujać? Dobrze, bujaj się. Ale po co? Możemy normalnie skoczyć. No nie możemy przecież, no miś prawo. Dobra. Teraz możemy normalnie skoczyć. Ja pierdolę na początku. Daniel, słuchaj mnie teraz. Wiesz co? Słuchaj mnie. Ty możesz słuchaj, ten swój odcinek, mnie. Kurwa, wyrzucić, bo tutaj i tak wszystko zobaczą. Szpanko mam, nie przeszkadzać. Chodź, wytnij to panie, i chodź, panie bałwanie, z tobą bym się lepiej współpracował, panie bałwanie. Tu. Dobra, okay. Dobra, dawaj. Bez ani jednego upadku będzie. Tak. No. Czemu jesteś taki wolny? Dobra jest. W sumie zwisaj, dobra. Ty nie dasz rady! Okej, dobra, to ja będę zwisać. Widzisz, dobra, ja dam radę, jest. Masz? Ja jestem wibrańcem. Jesteś wibratorem. A! Dlaczego skoczyłeś? Chodź, nie szuraj tym bem o ziemię, chodź. Ej, ale, no, ale patrz, kto kogo wciąga? Kto kogo... Jezu. I kto kogo wciąga? Puść się. Już nie ma sensu.
poddaj się po prostu, rzuć się na ziemię, już. Bujaj się! Mogliśmy to jeszcze zrobić. Long live the king, kurwa. Ja się trzymam, spoko. Long live the king. A spróbuj złapać się sufitu. Patrz, ja jestem uduszony. Wiesz co, zamieszkajmy tutaj, kurwa. Zamieszkajmy tutaj, w tym mamy iglo, kurwa. Ale nie ma naszego synka. Aha, zapomniałem. Raz, dwa to przejdziemy. Okej. Nie ma pierdolety. Jakie nie pierdolety, ma. Jakie? Nie, jeszcze się nie puszczaj, jeszcze się nie puszczaj. Nie, no kurwa, do czego mówiłem? Jeszcze się nie puszczaj, nie puszczaj się, nie byłeś wcale na granicy, bo widziałem to, jeszcze miałeś przynajmniej 5 sekund. A i tak uznałeś, że się puścisz. Tomku. Danielu. Niezbadane jest ciało pingwińskie. Nie, poczekaj, ja nie byłem szybko! Gotowy. Nie szybko! Byłem gotowy. Szybko! Trzymaj się. To było wręcz zdumiewające, ja bym powiedział. Takie, żeśmy śmigło odkurwili, że... Zróbmy tak, przy takich dużych skokach, niech ten, który chce być przerzucony, niech mówi, że za tym razem, wiesz, że przy tym wahnięciu będziesz przelatywał. Dobra. Mi się wydaje, że tam dużo ułatwi. I teraz. Rozumiesz? O. No to, no super. Dobra, przetestujmy to. Nic nie powiedziałeś. A, bo ja miałem coś mówić, ja miałem mówić, tak? Okej, okay, dobra, kumam, że mówisz, chodzi. Że mówisz teraz jakby, no. Okej, okay, no. dobra. On kuma. Czemu ty nie jesteś gotowy? To masz szybko być! No, ale próbuję. Dobra, wytniesz pół tego, co teraz gramy, spoko. Nic nie wytnę. Poczekaj, ta nienawiść, wytniesz, która się buduje, kurwa, zostanie. Będziesz, czekaj, muszę włosy ułożyć, już, teraz jestem ładny, więc to będziesz mógł wrzucić, dobra, chodź. Teraz! No i nie dałeś. A może ja tak muszę zrobić? Może ja muszę zrobić śmigło, żeby to zrobić? Ściągaj gacie. Zrób śmigło. Zobaczmy, może wyjdzie za... Nie w tą stronę! Wiem, cicho. Znasz Bodzio Helikopter? Tam było... Patrzcie na moje śmigło! Czy coś takiego. I wtedy on stoi i pokazuje swoje śmigło. Mam zrobić śmigło znowu? Rób śmigło. Ale tym razem tak. Wyczuj ten moment. Tak. O, weź to poczuj. O! To było najlepsze śmigło naszego życia. Najlepsze, i tak musimy właśnie zrobić tam wysoko. Dobra, wróciliśmy do checkpointa i tu... Dobry checkpoint. Dobra, śmigło. Wypróbujemy to jeszcze raz śmigło, tak? Dobra. Tak, ale to wiemy, że tu wychodzi, tak, ale... Jezu, to musimy... Ile to... Zrób z tego shorta normalnie, bo to się nadaje, to jest content, short content, ja ci mówię. Takie ładne śmigło wyszło. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Dobra. Śmigło. Śmigło! Yes! Yeah! Pionę bym ci przybił, ale mogę zrobić mały taniec. Hurra! Poczekaj. Teraz klikaj, teraz. Jest! Teraz mam iść do góry czy na dół? Nie wiem, co tutaj się robi. Tu na pewno musimy wskoczyć. Do tego kosza? Poczekaj. Musimy to stajmować, tak, no. Raz, dwa, trzy. Nie. Czekaj, na górę przecież, głupoty. Strzałka jest. O, to wygląda jak checkpoint. Czyli tutaj był dopiero checkpoint. I co teraz? Wiem. Chyba musimy przelecieć na ten, o ten spadzisty. Wciągnij mnie. Musimy skoczyć na to. Na to, zahaczyć się o ścianę i przelecieć. Aha, chyba dobra, tak. Okej. Ale tutaj przynajmniej będzie łatwo, bo tutaj jest tak jakby checkpoint. No, no i chyba, że miśniemy to jakimś cudem. No dobra, spróbujmy. Paweł będzie skakał. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, kurwa, wysoko. Dawaj, Marek, to już się kameruje! Kurwa, rzeczywiście! Dzięki wam wszystkim za oglądanie, to był odcinek U mnie łezy. Następny odcinek będzie u Tomka. Mam nadzieję, że uda nam się to przejść w następnym odcinku. Jeżeli nie, umrę, zabiję się. W grze komputerowej oczywiście. Tomek, jak oceniasz grę? Aha, dzięki! Patrzcie na moje śmigło!